Witaj. Dzisiaj szybki strzał z płynem inspekcyjnym od Detailing. Nie wiem, czy on już jest w sprzedaży, czy będzie. Słuchaj, długo go mam. Nie miałem kiedy, kurczę, zrobić o nim filmu. Tak się nim trochę bawiłem i na plastikach, i wymywanie wszelakich past. Produkt bardzo intensywnie, słuchaj, pachnie. Bardzo intensywnie pachnie. Na dzień dobry jest fajnie, ale po dłuższej takim przebywaniu z tym zapachem męczący, kurczę, za intensywny. Teraz tak, tutaj cięte było ten panel, czyli drzwi kierownika. Wstępnie już odtłuszczone, wymyta pasta i teraz będę chciał położyć wosk i chcę przed woskiem wymyć panel finalnie. Co do samego płynu inspekcyjnego Detailing, słuchaj, wymywa bardzo dobrze, ale jest, kurczę, trochę za suchy. Brakuje mu takiego jakby poślizgu, bo samo wymywanie jest obłęd, naprawdę. Zbiera niesamowicie. I przez to, że brakuje mu takiego, kurczę, poślizgu, trzeba go dużo, naprawdę dużo. I tutaj nie żałuję, w ogóle w żadnym stopniu nie żałuję materiału. Ładuję mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Tak naprawdę nawilżam na maksa. Zobacz, co się dzieje. I już koniec. I ponownie, zobacz. I już skurczybyk odparowuje. Rewelacyjnie. To w tym produkcie mi się bardzo podoba. Jeszcze jakby był uzupełniony mega poślizgiem, to już by była, kurczę, bajka. O, teraz ci pokażę. Na przykładzie tutaj zostało taśmy jeszcze pasta. Zobacz. Pyk. I nie ma. I przeciągamy. Ciach. O, i tu też resztki pasty. Ok, odwracam. Zobacz. Zero czegokolwiek, żeby zostawiał. Naprawdę odparowuje perfekcyjnie. Na początku on mi się bardzo nie podobał, ale później jak zauważyłem, że da się go dużo, jest całkiem przyzwoicie. Naprawdę. Bardzo fajny, ciekawy płyn inspekcyjny. No niestety oszczędności tutaj nie ma. Ok, i jeszcze raz to samo. Już brakuje, widzisz? Już zaczyna piszczeć. I to jest właśnie ten minus, kurczę, produktu. Szkoda. Szkoda, bo ja chyba z tego, co pamiętam, rozmawiałem z chłopakami, czy tam z jedną osobą z Detailing. Mówił, że właśnie tu jest ciężko tak trafić, żeby była zachowana ta płynność i super wymywanie i odparowywanie. No, to drugie to ma. Super wymywanie i odparowywanie. Brakuje mu tej właśnie płynności, takiej poślizgu, takiej trochę tłustości, bym nawet powiedział. O. No i bajeczka. Fajna sprawa, co? No super, odparowywanie, zobacz, nic, kompletnie nic. Sprawdzałem go tak, pod powłoki, sprawdzałem pod woski, wymywałem glejze, na tyle glejziki, wymywałem wszelkiego rodzaju pasty, wszystko naprawdę perfekcyjnie. Oprócz tego właśnie, kurczę, tej płynności, poślizgu. Poza tym jest naprawdę bajka. No dobra, nie wiem, czy jeszcze jakieś wstawki z filmu były, będą, bo kurczę, część filmów mi zaginęła. Nie wiem dlaczego, bo jestem zakręcony pewnie dlatego. Także dzisiaj taki szybki strzał z Detailing. Mam go naprawdę długo i nie miałem się kiedy zebrać, żeby, kurczę, skleić cokolwiek. No dobra, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Och, ten zapach intensywny na maksa.